No tak, tak. Udało mi się zaliczyć parę zespołów. Może nie były to epizody, aczkolwiek no, jakieś doświadczenie na pewno zebrałem, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Życie moje stało się inne dzięki temu, naprawdę dzięki piłce nożnej naprawdę dużo miałem okazji do wielu miłych chwil w życiu, dzięki. Jeszcze mnie zapraszają, jeszcze pamiętają, za co dziękuję i jest to bardzo miłe dla mnie i tutaj z Adasiem razem z Olecka przyjeżdżamy, także bardzo fajnie, że no teraz jak przyjeżdżamy, już to mówię kolejnej osobie, że jak przyjeżdżamy na te Wigry, to łezka się kręci wokół, bo to jak to pięknie wygląda, obiekty, to naprawdę coś wspaniałego. Za moich czasów tego nie było. No tak, dojechaliśmy w miarę, jeszcze nie byliśmy chyba dobrze dogrzani. Na pewno ta bramka nas troszeczkę pobudziła. To nie jest łatwe spotkanie na pewno, ponieważ gospodarze też mają swoje sytuacje. Na razie grają nieskutecznie. My jesteśmy skuteczni w tym elemencie. No, prowadzimy 5-1, ale jeszcze 30 minut. Wszystko w tym wieku, wszystko może się zdarzyć. To znaczy, myślę, że ja mówię, jeżeli trzeba, jest taka potrzeba, my na pewno jesteśmy w stanie się zebrać, tak? W sumie bardzo szybkie to było spotkanie, telefony i no ale zebraliśmy, myślę, że fajną drużynę, wszyscy mają jakieś tam fajne w Jagiellonii swoje momenty i mówię, no przyjechać tutaj jest przyjemność, tym bardziej mówię, no gramy z Wigrami, dla mnie Suwałki to drugi dom, także bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy na super murawie, na super stadionie, super kibice, także naprawdę tylko się cieszyć. Dobre dośrodkowanie z prawej strony, bodajże Tomka Chmielewskiego. Piłka odbiła mi się od głowy i wpadło. Nie, w porządku, bardzo cieszę się, że mogłem poprzez występ dzisiejszy uczcić pamięć Tomka Godlewskiego. Dostałem symbolicznie też zaproszenie, oczywiście nie mogłem odmówić, także jestem. Dałem siebie tyle, ile mogłem dać. Oczywiście już zdrowie troszeczkę nie te. Gdzieś tam swoje lata na boisku spędzone mam za sobą, ale z przyjemnością jeszcze rekreacyjnie wychodzę i gram. Super, wspólny trening tutaj całej Akademii, świetnie to wygląda. Mam nadzieję, że to będzie z roku na rok jeszcze bardziej się rozwijało, rozrastało. Dziękuję wspaniałym kibicom, rodzicom za wsparcie, za doping, za gratulacje po strzelonej bramce, za doping podczas całego spotkania, także dziękuję serdecznie.